Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Po bardzo długiej przerwie jest ze mną kolega Przemek. Dzień dobry. Aka Jawoszko, aka parę jeszcze innych ksywek, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, bo nie było mnie... Kiedy ja ostatnio byłem? W lipcu. 5-6 miesięcy temu. Ponad pół roku. Wiele rzeczy się działo po drodze i jednocześnie było trochę nudno. Ja wiem, że to może brzmieć bardzo dziwnie, ale dzisiaj chciałem trochę o tym opowiedzieć. Przyznajcie, że się nie chciało. Co to było, jak mnie nie było? A na razie jesteśmy w Dublinie, na ulicy Couple Street i zabieram Przemka na ramen. To on taki jeden z ulubionych ramen barów w Europie, do którego bardzo często chodzę. Więc zapraszam na dzisiejszy odcineczek pogadankowo-jedzeniowy. Przemek uczy się jeść pałeczkami, słuchajcie. Się nie śmiał. Nie, to jest. Więc tak, przyszła tempura jeszcze ramen, ja się zastanawiam, jak my to zmieścimy na tym małym stoliku. Ale no. W tempurze są warzywka, kalmary. To na pewno jest brokuła chyba. Jest bakłażan. Jest chyba marchew. Już nie pamiętam. Jest bakłażan na pewno, brokuła, krewetka i kalmary. A co więcej, to nie pamiętam. I taki zestawik chyba 11 jurków. Ty dobra, wkładaj paluch i mi pokazuj jak. Jest i mój przyjaciel. A, no to... Czyli jak co dzień. Ach, kocham po prostu. Za tą muzykę tam YouTube coś czuje, dojedzie. Słuchajcie, żeby nie było, w tym chaosie wam coś nagram. Co się działo u mnie? Ty mi się wydaje, czy tu zielony? Tak, tutaj zawsze. Tutaj zielone czuć na kilometr, nie? No, na tej ulicy. Ale nawet smog jest. No. Nie, tutaj naprawdę zielone czuć. Wracając do tematu. Co się u mnie działo przez te pół roku, jak mi nie było? Otóż. W czerwcu byłem na ślubie, o czym część z was wie, część z was nie, bo jakby to miało być na vlogach, ale nie doszedłem do tego momentu, bo vlogi się skończyły na Japonii. Zresztą w najbliższych dniach jeszcze będzie końcówka tych moich wysmentów japońskich, a potem wracamy już do vloga i to raczej bieżącego. Kurde, Przemek ostatnio na YouTubie dostał bloka na reklamy za taką muzykę w tle, który sobie grał na ulicy jak ten pan tutaj. Ciekawe, czy mnie też dotorwie. Będę bekę cisnął. Więc tak, byłem na weselu, zrobiłem z tego wesela film, a nawet kilka filmów dla mojej kuzynki. Niestety kończyłem je dopiero w święta, dlatego że dopiero w święta naprawiłem laptopa, który uległ awarii. Kurde, w dzień to iglicę chociaż widać. Bo w nocy, jak nagrywam, to jest... A, no i a propos laptopa i tworzenia, to przez to, że nie montowałem filmów, bo nie miałem na czym, miałem dużo więcej czasu. Niestety nie sporządkowałem go jakoś strasznie produktywnie. Myślę, że rok 2023 to był rok, w którym obejrzałem najwięcej seriali i filmów koreańskich i japońskich ever. Przebiłem wszystko i wszystkich. Natomiast udało mi się... Na ciebie patrzyła? Nie wiem. Natomiast udało mi się utrzymać względną regularność w końcu w nauce japońskiego, czyli te 15-30 minut dziennie przez kilka miesięcy praktycznie codziennie, co mi się wcześniej nie udawało. Więc to chyba jest kwestia tego, że po prostu wcześniej miałem... albo nie miałem czasu, po prostu. Dobra, tu w lewo idziemy. Przemek zaraz zostawi. Słuchajcie, plakaty z Genshina. Kto gra w Genshina? Wszyscy moi znajomi to grają. Ja nigdy to nie grałem. Ale przepraszam, grałem raz na koncie mojej byłej, na playce, jak jej to instalowałem. No to było 5 minut mojego grania, nie? To jest w ogóle złoto, nie? To fruit sandwich. Tylko, że... Calories over the top. Słuchajcie. To jest hit. Bo z tym gościem, bo my zawsze mamy jakieś dziwne, poważne rozmowy. Kurwa, pobrudziłem ze czystą bluzą. Brawo, ja. I... przy Bubble Tea rozmawiamy sobie o sytuacji politycznej na Tajwanie. No pobrudziłem ze bluzę czystą. No dobra, no bluza do prania, nie? Muszę ją namoczyć w ogóle, bo co tam plamy. No, wracając do tematu. Co się działo?
coś tam widać. Nie no, to jest najgorzej. Absolutnie nie schudłem. W sumie to też nie bardzo przytyłem. Można powiedzieć, że utrzymałem wagę, bo się cały czas kręcę plus minus 3 kilo w tej samej od maja. Ale wyglądasz lepiej, poduszka ci zmalała. Picie bubble tea... Nie pomaga. Nie pomaga. Chodzenie na ramen tuż przed promem, na którym znowu zjem obiad, również nie pomaga. Zacznę od jutra. Nie do... To jest ta sama sentencja. Nie wszystko, co się opłaca, warto. Nie wszystko, co warto, się opłaca. Nie no, tak no. I tu jesteśmy przy tej drugiej części. Nie opłacało się, ale było warto. Natomiast ostatnie pół roku to naprawdę wiele rzeczy się nie działo. Byłem raz w domu. Od 19 czerwca byłem... od 19 czerwca byłem 19 października w domu. I potem jechałem tydzień przed świętami. Bo miałem zrzutkę w Dreźnie. I z tego Drezna już mnie po prostu ściągnęli do domu. Także w domu siedziałem do 7 stycznia. Od... Nie wiem, który to był grudzień. 18, 17. Tydzień przed świętami zjechałem w każdym razie, w piątek. A teraz zjeżdżasz? 27 lipca? Mam nadzieję, do 27, że nie będę musiał wjechać w czerwcu do Polski, żeby załatwiać jakieś formalności. Większość rzeczy ogarnąłem, więc no, wyjdzie w praniu. To ładne. W kwietniu wielka chwila, składanie papierów to ja, żeby wizowych. To ja, żeby wyrobić ten sam okres w trasie, co ty, to musiałbym do czerwca posiedzieć. To on. To ci broni. Jak już byłeś na lodzenie, byłeś w trasie, to tam Wielkanoc ci nie zmieni wiele, nie? Co ty mi robisz, ty? Czekaj, bo ja chyba zgubiłem drogę, wiesz? Tu możemy iść. No, a propos, dlaczego rozmowy polityczne przy bubble tea? Przecież ja do niedawna nie wiedziałem, że bubble tea to nie jest wymysł koreański, tylko to jest wymysł z Tajwanu. Tajwańczycy jakby wymyślili bubble tea. Uświadomił mnie w tym chyba Damian, nawet mój przyjaciel. On mnie w ogóle uświadomił w wielu rzeczach, bo ja byłem w wielu kwestiach ignorantem. Nadal jestem ignorantem w wielu kwestiach w życiu. Dobra, chodź. Nikt nie patrzy. Ale ładnie tu. No ale to słońce naprawdę ładnie. No. Szkoda, że nie mam krótkiego, znaczy długiego obiektywu. No. Jak na Xperia. Ty no, bez przesady. Xperia to jest ten telefon, który robi jedne z najładniejszych zdjęć na rynku. Jak nie najładniejsze, jak robisz w manualu. Jak robisz w manualu. No właśnie. Wracając do tematu. Potem nastąpiły święta, słuchajcie. Święta spędziłem całkowicie z rodziną, w spokoju, nie zajmując się całkowicie, absolutnie niczym innym niż spędzaniem czasu z najbliższą rodziną, czyli z mamą, z siostrą, trochę z babcią. I ze mną na telefonie. No, bo ten kolejne święta w trasie spędzał. Możemy w prawo iść. W sumie. Sporo spraw organizacyjnych. Powoli się też przygotowuję do tego, no bo mam wesele jeszcze w sierpniu. Przygotowywałem się do wyjazdu. W tym roku w święta Bożego Narodzenia raczej mi nie będzie i nie sądzę, żeby się miało coś zmienić w tej kwestii, dlatego też chciałem spędzić te święta z rodziną, żeby poświęcić im czas. Bo tak jak teraz wyjechałem 7 stycznia, to będę w tym roku jeszcze 2 razy w Polsce, w sierpniu, na przełomie lipca i sierpnia i potem pod koniec września, a potem dopiero za rok w sierpniu. Więc można powiedzieć, że jestem już gościem w Polsce od jakiegoś czasu. To jest fajny kontrast, nie? Tutaj masz taką ulicę, która no nie powala. A tam taki piękny kościół, nie? I tak, tutaj weź sobie budynki porównaj na przykład. I tak tutaj jeszcze lepszy, to jest na przykład San Francisco. O. Ładne miasto i zombie na ulicy. Ładne światło do robienia zdjęć, najlepsze, nie? To jest fajne właśnie tutaj, tu masz taki, wiesz, tam idziemy prosto. Tu masz takie niby budynki z cegły i tak dalej, nie? Zwykłe. I cyk, taki budyneczek. Ty, jego jest tu więcej! Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, a no widać, dobrze. Tu bajera. Ty, zegarek fajny, ale chyba trochę nie chodzi tak, jak powinien. Chyba nie.
Ile mamy do auta? Nie samochodem, z buta. 8 km. Ty, tutaj mają fajne murale. Gdzieś liski? O! Kitsune. Patrz, czerwona latarnia. Coś dla ciebie. Przestań pod mną. Nawet ci zdjęcie zrobię. Ja ci masażu robił nie będę, spierdziela. Za brzydki jesteś. Przemysław, miłośnik masaży. Ogólnie muszę powiedzieć, że Dublin jest bardzo ładnym miastem. To są takie... To jest jedno z tych miejsc, które mi się naprawdę podoba i mógłbym tu mieszkać. Natomiast z tego, co się orientuję, to rynek mieszkaniowy powaliło w Irlandii do tego stopnia, że ceny tutaj są z kosmosu. Przez to, że Irlandia sobie zrobiła taki myk, ostatnio oglądałem na ten temat dokument. Irlandia sobie zrobiła taki myk, że chciała się stać rajem podatkowym dla wszelkich korporacji tego typu i tak dalej. I na przykład takie korporacje jak Facebook, Google i tak dalej. Zresztą, no ja wystawiam faktury na Google Ireland Dublin za kasę z YouTube'ów. Jest taki myk. Tutaj jest po prostu dużo tańszy podatek dochodowy, więc większość tych korporacji wyniosła swoje siedziby do Europy, właśnie do Irlandii. Tutaj płaci podatki i niektóre firmy, nawet takie jak Microsoft, oddały swoje patenty swoim oddziałom w Europie i oddziały w Stanach Zjednoczonych płacą tym oddziałom w Europie za wypożyczenie tych patentów, żeby mogli z nich korzystać, jednocześnie generując sobie koszty w Stanach, więc zmniejszając podatek i generując sobie przychód tutaj, i cały podatek za przychód płacą, albo przynajmniej większość zdecydowaną, płacą w Irlandii. I z tego, co się orientuję, to jest, nie pamiętam dokładnie, ale różnica jest spora, powiedzmy 12-25%, mniej więcej tak, jak nie więcej. No i wszystko fajnie, pięknie, bo produkt krajowy brutto na osobę w Irlandii jest wywalony w kosmos. Według tego Irlandia jest jednym z najbogatszych krajów w ogóle w Europie. Tylko... No właśnie, w teorii. W praktyce zwykły, przeciętny... Japończyk, chciałem powiedzieć, Irlandczyk. Nie wiem, jak oni tu mają popularne nazwiska, szczerze mówiąc. No ale powiedzmy taki irlandzki Kowalski. Wcale dużo więcej nie zarabia. Wcale dużo więcej pieniędzy nie ma. A wszystko kosztuje dużo, dużo więcej. Więc życie w Irlandii wcale nie jest takie łatwe. Chyba że macie jakąś dobrą robotę. Ale to tak jak mówię, nie chcę się opowiadać, że ja tu mieszkam, ja tu żyję, ja tu wszystko wiem. To są takie rzeczy, które gdzieś tam zaczerpnąłem od znajomych, którzy tu siedzą, albo po prostu z jakichś dokumentów, które oglądałem właśnie na ten temat. To jest, się zrobił w ogóle bardzo popularny temat ostatnio w internecie, czyli dlaczego Irlandia jest bardzo bogatym krajem, ale tylko w teorii. Gdyby ktoś pytał, słuchajcie, dlaczego nie chudnę, to jest jeden z powodów. Raz na jakiś czas, chociaż ostatnio nie pijam prawie w ogóle napojów słodzonych, ale mam taki guilty pleasure, jak na przykład ten Chupa Chups. Te dwie butelki Pepsi w twojej macie mówią co innego. To jest Max. Ale nadal barwione. No tak, ale bez cukru, nie? Natomiast właśnie, odstawiłem energetyki. Od 19 czerwca, o tym zapomniałem wam powiedzieć. Od 19 czerwca, czyli od wyjazdu w poprzednią trasę, nie piję absolutnie energetyków, nie wypiłem nawet grama i nie piję również alkoholu. I obiecałem sobie, że pierwszy alkohol, z jednym wyjątkiem, który będzie 10 sierpnia, bo będę świadkiem na weselu mojego serdecznego przyjaciela, którego tutaj pozdrawiam. Jeżeli oglądają to rodzice młodej, a wiem, że sami zaglądają, to również pozdrawiam. To będzie wyjątek. I obiecałem sobie, że pierwszy alkohol, oprócz tego wesela, jaki spożyję, to będzie alkohol w Tokio. Więc trudno, jak się nie uda z Japonią, to najwyżej będę abstynentem do końca życia. No, ale odstawiając energole, zacząłem pić więcej napoi zero, dlatego że nie chciało mi się parzyć yerby. To się też przyznaję. I niestety zauważyłem dziwną tendencję, że piję tego bardzo dużo i wydaję na to bardzo dużo pieniędzy. I ciężko mi się teraz przestawić na samą wodę. Bo jakby zamieniłem energetyki na napoje zero, nadal piję dużo napoi zero teraz. Owszem, nie spożywam energoli, ale następny cel na ten rok to jest jakby przestawić się tylko na wodę, a napoje w ogóle słodzone odstawić, a takie kolorowe zero, bez kalorii, zminimalizować.
No to też nie jest zdrowe, absolutnie. Znaczy, to jest tak. Według badań, bo wiem, że dużo ludzi twierdzi, że to wiele osób mówi, takich, którzy się na tym znają i do których ja na przykład czuję respekt i wierzę im w to, co mówią. Aspartam, czyli ten słodzik, jest nieszkodliwy, jeżeli spożywacie takich napojów, nie wiem, no powiedzmy dwie takie puszki tygodniowo. To wam nie zaszkodzi, jakby to raka nie spowoduje. Problem polega na tym, że ja tego spożywam trzy takie, czasami cztery takie puszki dziennie. I nie chciałbym mieć raka, więc mógłbym to odstawić. 620, dobra cena. Free bed, free bed. No, taki domek, dwie sypialnie. Tutaj to jest jakieś 2,5 miliona złotych. Jakby ktoś pytał ile, nie? Very good price. No. To tak odnośnie tego, co wcześniej mówiłem o rynku mieszkaniowym w Irlandii. Kogo stać na dom za 700 tysięcy euro tutaj? Kredyt na 30 lat. No i to też tak. Słuchajcie, ja się popłakałem ze śmiechu. Przemek zaraz zejdzie. Szedłem i sprawdzałem FreeNow, ile kosztuje, bo mi tam dulcy, nie? Trafić. Tutaj szedłem sobie tym chodnikiem, nie? Problem polegał na tym, że wyrósł mi znak. Dawno nie słyszałem, jak ktoś tak zadzwonił łbem, ale dosłownie zadzwonił łbem o latarnię albo o znak. A już fakt, że to ja zadzwoniłem łbem o latarnię, będzie guz jak nic. Nie? Ja muszę się, kurwa, brzuch bolić. Popłakałem się. Idę i ding. Kurwa, mnie brzuch bolić. Ding. O Boże. Że tego nikt nie nagrywał. To byłby dobry na dzwonek SMS-a. Ding. Popłakałem się autentyk. Dotarliśmy do aut. Ja muszę wyładować moje miso od Hikari. Hikari miso. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No Marukome to nie jest, bo Marukome jest w ogóle takim numerem jeden. Ale to Hikari nie jest złe, jest spoko. A mam pastę miso, nie zawsze mi się po prostu chce robić jak od zera. Więc do śniadania czasami takie po prostu do kubeczka jest najlepsze. Powiem wam, że w tym roku wziąłem ze sobą, o, moja firmowa czapka. Wziąłem ze sobą kurtkę normalną, zimową, taką nieroboczą. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo w takiej sytuacji jak teraz szedłem na miasto i mogłem się normalnie ubrać jak człowiek, a nie w odblaskową kurtkę. 9,5 km z buta zrobione. Jedziemy na port. Przemek, myśleliśmy, że będzie płynął tym samym promem co ja, ale jednak płynie innym. I to jeszcze o drugiej. Jeszcze pytanie, czy go wezmą na wcześniejszy. Ja mam prom za 2 godziny. Co? Możesz, jak chcesz, to dać mi te słuchawki. No i? To sobie przetestuję, no nie? No ale na co te słuchawki? Tak szczerze. Bo dużo kasy masz? Dobra, słuchajcie, jesteśmy na promie. Ja muszę im jeszcze oddać kartę, bo ostatnio im zajmowałem kartę do kajuty. Ale to jest dokładnie ten sam prom, więc... No, słuchajcie, tego się nie spodziewałem, że stracę czas na recepcji, bo jak oddawałem kartę, to Polak tam pracuje, ze mną zagadał. Pozdrawiam go serdecznie, jeżeli kiedyś będzie wyglądał ten odcinek. 8266. Może gdzieś w końcu pewnie. Zagadaliśmy się absolutnie na recepcji na temat Japonii. Się okazało, że jest fanatykiem Japonii, chce tam bardzo polecieć. W końcu ktoś przyszedł tam, coś od niego chciał. I dopiero wtedy nasz dialog się skończył. Tak to jest, jak dwóch miłośników jednego kraju się zgada. 8266. O! Nie jest to z oknem. Nie jest to z oknem. Nie jest to z oknem, ale z pojedyncza kajuta.
starczy tej muzyki na razie. Nie, no nie będziecie na mnie patrzeć z góry. Chyba będzie ok. Słuchajcie, no więc tak, w sumie część was może powiedzieć, że się niewiele działo. No ale tak trochę było. Moja praca od 19 czerwca to była ciągła praca. Zrobiłem sporo kilometrów, przebyłem sporą część Europy. Jak co roku zresztą. Natomiast teraz mogę to powiedzieć z dumą. Nie wszyscy wiedzą, że w pozostałościach po jakichś tam swoich głupich decyzjach życiowych, jednych bądź innych, pozostałościach po moich ostatnich kilku latach życia i tak dalej, miałem pewne zaległości, kredyty, albo jak to woli, długi i tak dalej. Więc to też nie jest tak, że ostatnie pół roku całkowicie zmarnowałem. Ostatnie pół roku bardzo przeznaczyłem na siebie i wychodzenie z właśnie takich zaległości. Jestem obecnie od już kilku miesięcy człowiekiem całkowicie wolnym od jakichkolwiek zaległości, kredytów i zobowiązań. Jestem z tego cholernie dumny. Naprawdę, polecam wszystkim. To jest jedna sprawa. Jestem również od połowy tego roku, od początku tego roku, bo w sumie nastąpiło to któregoś stycznia, wolny od posiadania jakiegokolwiek samochodu. Tak, sprzedałem Hondę. Kumpel się śmiał, że pozbyłem się jednej z tych rzeczy, która przypomina mi o moim byłym związku. Ale po prostu, moje auto było mi całkowicie zbędne, jak wiecie lub nie. Ci, co śledzą Instagrama, na pewno wiedzą, że chciałem ją sprzedać, dlatego że jak wyjadę do Japonii, nie będzie mi na całkowicie potrzebna, a generuje koszty, wiecie. Nawet robienie przeglądów, płacenie ubezpieczenia i tak dalej, plus jakieś tam drobne naprawy, to są wszystko rzeczy, które trzeba robić. No i trzeba robić, to kosztuje pieniądze, więc stwierdziłem, że lepiej to sprzedać. Te pieniądze mi się przydadzą tam. Jak będzie mi kiedyś stać, albo będę miał taką potrzebę, to sobie kupię samochód tam po prostu. Ewentualnie zobaczymy, co życie pokaże. Na chwilę obecną samochodu nie potrzebuję, więc go sprzedałem. I praktycznie pozbyłem się większości rzeczy, które gdzieś miałem, ale były mi zbędne. Jeszcze mam kilka takich gratów do posprzedawania. Jeszcze mam do zrobienia kilka zakupów typowo sprzętowych. Na zasadzie jeszcze jedna kamera, kilka obiektywów, które chcę zrobić w tym roku, zanim wyjadę. Tak, żeby skompletować całość tego sprzętu, bo chciałbym zająć się filmowaniem i chciałbym zająć się w bardzo dużym stopniu montażem na zlecenie za jakiś czas, jak już pożegnam się z busami na dobre, więc w tamtym roku, jak mnie nie było i nie wiedzieliście, co się ze mną dzieje, to robiłem wszystko, żeby poczyniać kroki w kierunku, w którym chciałem poczyniać. I o ile, tak jak mówię, z wagą nie wyszło, nie roztyłem się bardzo, tam no, kilka kilo do góry poszło, więc nie liczę tego tak, bo wiecie, 3-4 kilo różnicy w ciągu roku to nie jest jakiś hardcore, ważąc w okolicach 108-110 kilo. No ale poprawiła mi się trochę kondycja, bo jednak nad tym pracuję, poprawiła mi się kondycja finansowa zdecydowanie, pozbyłem się wielu rzeczy, naprawiłem laptopa, więc co teraz? Zapytacie. Nie chcę wam obiecywać, że filmy będą codziennie, bo to jest rzecz, którą ja poruszałem na live'ie, który działał jakby chciała nie mógł, ale to jest rzecz, którą chcę na końcu, żeby wybrzmiała tego odcinka. Po pierwsze, chcę wrócić i skończyć odcinki z Japonii. To będzie na pewno w najbliższych dniach emitowane na YouTubie. Po drugie, mam troszkę materiału z początku tamtej trasy, więc to będą raczej odcinki takie wspominkowe, gdzieś tam do pogadania. Jakbym chciał pogadać na temat tamtej trasy, to będzie kilka odcinków max. I, co jest bardzo ważne, uznałem, że nie chcę robić odcinków codziennie, bo codziennie nie dzieje się w tej pracy aż tyle i w moim życiu aż tyle, żeby wam zajmować, was, słuchajcie, no, wasz cenny czas na to, żebyście oglądali epopeję busiarza, który przerabia kolejne kilometry i tak naprawdę zrobił 900 kilometrów dzisiaj i zjadł kolejny obiad, zrobił kolejny trening, albo nie wiem, zrobił coś, co robi praktycznie codziennie, albo co dwa dni, albo w miarę regularnie. Jakby nie chcę, żeby te odcinki były o byle czym i ciągle o tym samym, więc mam kilka pomysłów, którymi się podzielę z wami w kolejnych odcinkach, jak skończymy tą Japonię. Natomiast chciałbym bardzo przez najbliższe pół roku z haczykiem wrócić trochę do korzeni i odświeżyć wszelakie poradniki, jakie były, zaktualizować, zrobić od nowa film o tym, jak wypełniać CMR-kę, jak wiele rzeczy po prostu robić i jak sobie radzić na początku na busach, bo jest też prościej, trochę się czasy zmieniły,
I ja wiem, że dla wielu z was to są rzeczy bardzo oczywiste i dla mnie również, z czym miałem bardzo duży problem zresztą, że to były rzeczy oczywiste, ale no to są rzeczy również takie, które dla osób, które zaczynają, nie, absolutnie nie są oczywiste i zdałem sobie z tego sprawę, patrząc na niektóre pytania, jak do mnie ludzie gdzieś tam piszą i pytają, że pytają o takie rzeczy, które ja bym się o to nie zapytał. Ale po 10 latach w tej branży dla mnie wiele rzeczy już się zrobiło oczywiste i zapomniałem, jak wiele z nas również, i myślę, że wielu kierowców może się bić w pierś, że no przecież to jest proste, przecież po co to się pytać, przecież no. I moje ulubione gadanie, kiedyś to było. Kiedyś to było, kiedyś to nie było tego, a kiedyś to nie było tamtego i siamtego, i sobie radziłem, a teraz to ludzie by wszystko chcieli wiedzieć, no ale z jednej strony tak, z drugiej strony takie mamy czasy, jeżeli ktoś ma kogo zapytać i chciałby się zapytać, chciałby się upewnić dwa razy, żeby nie zrobić gafy, to dlaczego go o to besztać? Jakby lepiej, jeżeli ludzie pytają i chcą nabyć wiedzę, niż idą totalnie na żywioł i odwalają fuck-upy. To jest moje zdanie w tej kwestii. Więc jeżeli jesteś osobą, która zaczyna na busach, jeżeli jesteś osobą, którą interesuje cokolwiek z tej pracy, cokolwiek, to zostaw w komentarzu właśnie tą rzecz, którą chciałbyś, żeby była poruszona na jakimś odcinku, wyjaśniona, objaśniona dokładnie co, jak, gdzie i dlaczego. I możesz również napisać, jak bardzo dokładnie chciałbyś, żeby to było wymyślone, bo opowiedziane, przepraszam. Dlatego, że ja tak jak mówię, czasami jadę po łebkach, bo wiele rzeczy jest dla mnie oczywistych, walczę z tym, ale po 10 latach to już trochę się oderwałem od tej rzeczywistości początkującego w tej branży, więc jeżeli byście mogli, to weźcie na to poprawkę. Czy ostatnie pół roku oceniam pozytywnie czy negatywnie? Myślę, że gdyby mi się nie zepsuł laptop, mógłbym się zajechać fizycznie. Myślę, że te pół roku bardzo dało mi taki odpoczynek psychiczny. Moja psychika jest po prostu o niebo lepszym stanie niż była. I to pół roku, wbrew pozorom, myślę, że ten laptop zepsuł się trochę tak dla mnie. Jakby serio, takie odnoszę wrażenie, bo część ludzi, jak o tym słyszała, to były takie komentarze, że o, no bo obiecywał, no bo to, no bo tamto, przecież mógłby kupić RAM za granicą i go naprawić, tego laptopa i dalej robić. Macie rację, jak najbardziej. Zgadzam się z wami. Tylko po pierwsze, nie jest tak łatwo, dałoby się to zrobić, na przykład mógłbym kupić, zamówić do Karlsruhe, gdzieś tam go odebrać. Nie zawsze można ten RAM kupić wchodząc do sklepu i mając go od ręki. Mamy takie czasy, że raczej większość leci wysyłką, a jak wiecie, jednego dnia jestem tu, drugiego dnia tam i tak na przykład dzisiaj chciałem sobie kupić pewną rzecz, taką elektroniczną w Dublinie, no i tylko wysyłka, a jutro mnie już nie ma, więc tak średnio. Ale po prostu uznałem, że nie ma sensu się męczyć. Po prostu uznałem, że nie ma sensu się upośledzać, szukać, denerwować i zajeżdżać. I przysłowiowo powiedziałem sobie, pierdolę nie robię. I daję na luz. I powiem wam, że to danie sobie na luz dało mi bardzo wiele. Między innymi dzięki temu wyprostowałem wiele rzeczy w moim życiu i ten rok to jest tak naprawdę już stricte marsz ku Japonii, bez żadnych zaległości, bez żadnych rzeczy, które gdzieś tam z tyłu głowy mam, że muszę jeszcze wyprostować przed jakimkolwiek wylotem. Jestem całkowicie wyprostowany, teraz tylko odkładam pieniądze, składam wniosek o wizę w kwietniu i tyle. Tymczasem, bo się rozgadałem, zapraszam na kolejne odcinki. To był taki odcinek pogadankowy i pierdzielenie o Chopinie troszkę. Nie wiem, czy tęskniliście. Ale w najbliższym czasie będzie ta Japonia i tak jak mówię, nie obiecuję, że te odcinki będą codziennie. Nie. Odcinki będę starał się robić jak najczęściej, ale początek tej trasy w tym roku uświadomił mi, że to może nie być takie proste. Bo w pierwszym tygodniu chciałem usiąść do laptopa, nie miałem nawet chwili, żeby do niego usiąść. No chyba, żebym zarwał sen, ale już jakby też się z tego wyleczyłem. Po 30 już myślę trochę inaczej pod tym względem. Więc tak, nie obiecuję, że odcinki będą codziennie. Będę na pewno was informował na Instagramie względnie na bieżąco, co się dzieje na story, więc jeżeli chcecie, to zapraszam was na Instagrama. Link macie w opisie kanału oczywiście.
znaczy w opisie tego filmu. Tam możecie znaleźć link do Instagrama i tam mnie śledzić, ewentualnie na fanpage'u, bo te story, które wrzucam na Instagrama, lądują również na fanpage'u na Facebooku, więc jak macie Instagrama lub Facebooka, to po prostu zostawcie tam follow tu lub tu, i albo tu i tu, jak wolicie, i gdzieś na pewno na story będą lądowały informacje. A tymczasem biorę się za montaż tego, co właśnie nagrałem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pyk!